Budowa jak każda inna, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jednak dach tego domu pokryty zostanie płytami z pianki poliuretanowej. Przyjrzymy się, jak je montować. Najpierw jednak trzeba bezpiecznie rozładować dowiezione na plac budowy płyty wraz z dodatkami. Dwa pasy przeciągamy pod paletą po zewnętrznej stronie styropianowych podpór. Pod pasami mocujemy deski przycięte do szerokości płyty, aby nie zniszczyć jej naroży. Przez wszystkie cztery końce pasów przeciągamy jeden dodatkowy, który zawiesimy na haku. Płyty produkowane są w długości 3 metrów i szerokości całkowitej 1150 mm. Wszystkie płyty są standardowo frezowane do montażu na zakładkę. Ta ekipa montuje płyty Balex Termsoft po raz pierwszy. Szef wyjaśnia swoim pracownikom podstawowe zasady montażu. Do mocowania płyt używać będą odpowiedniej długości wkrętów. Połączenia między płytami dobrze jest uszczelnić taśmą aluminiową. Ten niepozorny przyrząd ułatwi dekarzom wkręcanie łączników pod odpowiednim kątem. Delikatne ranty, jak ich nie uszkodzić? Przy wciąganiu płyt na większe wysokości można posłużyć się takimi podstawkami. No to ruszamy. Ekipa dla wygody korzysta z rusztowania. Podstawka rozkłada nacisk sznurka na większą powierzchnię. Na niedużych wysokościach płyty można podawać sobie z rąk do rąk. Są lekkie, więc ekipa robi to bez trudu. Jest kilka rozwiązań, które możemy zastosować w okapie. Tutaj izolację zaczynamy układać od końca krokwi przy rozciągniętym sznurku. Od spodu pomiędzy krokwiami płyta zostanie wykończona klejem i otynkowana. Po ułożeniu wstępnie stabilizujemy płytę dwoma wkrętami. Samoprzylepna taśma na złączach da nam gwarancję pełnej szczelności pokrycia. Jeszcze tylko przycinanie płyty i można kłaść membranę paroprzepuszczalną.
płaty przykręcamy wkrętami pod kątem 67 stopni, aby zniwelować działanie sił zginających. Takie mocowanie jest solidniejsze. Montaż płyt termoizolacyjnych nie wymaga stosowania specjalnych łat i kontrłat. Aby zmniejszyć odpad materiału, kolejny rząd rozpoczynamy odciętym fragmentem płyty. Ostatni rząd płyt łączymy ze sobą na styk. W tym wypadku przycinamy płyty prostopadle do podłoża. Połączenie w kalenicy zabezpieczamy szerszą taśmą aluminiową. Dodatkowo zostanie zakryte membraną na zakładkę. Otwór pod okno dachowe wycinamy idealnie na wymiar. Dla poprawienia parametrów izolacyjnych zalecamy zastosowanie dodatkowych akcesoriów. W tym wypadku zdecydowaliśmy się na zamontowanie okna Velux z użyciem wokółokiennej izolacji termicznej BDX. Izolacja przeciwwilgociowa wchodzi również w skład zestawu BDX.
dalszym etapie montażu okna należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Montaż pokrycia dachowego odbywa się zgodnie ze sztuką dekarską. Szczegółowe rozwiązania dotyczące obróbek blacharskich znajdują się w instrukcji montażu płyt Balexterm Soft.